Polska Amber została przyłapana w 2010 roku. Byliśmy ze sobą 23 lata, z czego ostatnie 16 lat byliśmy małżeństwem. I miała zdiagnozowane zaburzenia osobowości typu borderline. Jeszcze wtedy nie wiedziałem dokładnie, że jest to absolutny potwór. Dzisiaj już to wiem. Ale wiedziałem, z czym to się wiąże. Więc nie był to jej pierwszy wybryk. Zacząłem dokumentować wszystko do rozwodu. Z monitoringu jej korespondencji internetowej wyszło, że przygotowuje mi fałszywe oskarżenia o znęcanie, więc tym bardziej zbierałem dowody w postaci też rozmów takich normalnych, które nagrywałem dla własnego bezpieczeństwa, no i gromadzenia tej korespondencji. Po 6 tygodniach jej to pokazałem, ja w ogóle się tym nie wzruszyła, oczywiście wyparła się wszystkiego, utwierdziła, że coś tam wymyślam. 5 dni po tej rozmowie zdecydowałem się jeszcze raz zamontować jej GPS. Takie były uwarunkowania, a ona na to po prostu czekała i pojechała prosto pod prokuraturę, twierdząc, że ma pod samochodem niebezpieczny ładunek. Prokuratura wszczęła alarm bombowy, wezwano saperów, ewakuowano mieszkańców okolicznych domów, a mnie próbowano ścigać patrolami policyjnymi po całym powiecie. A kiedy przyjechałem, wyśmiałem ich, ale okazało się, że to nie jest śmieszne, ponieważ prokuratorzy trzęśli gaciami w związku z tym, że wywołali ten alarm i szukali kozła ofiarnego. Tak mi się wtedy wydawało. Dzisiaj fakty stawiają to już w zupełnie innym świetle. Wiadomo już tyle, że to nie było wszystko przypadkowo i było to nagrane, a proces trwa 12 lat i żaden dziennikarz w Polsce nie chce się tym zająć, mimo że wielu z nich się deklarowało. Ja tu wymienię takie nazwiska skorumpowanych, szuj, jak Paweł Kazimierczak z magazynu Ekspres Reporterów, Ilona Duch z Alarmu, Leszek Szymowski, dziennikarz śledczy, to jest też szuja taka, że głowa boli. I wielu innych, właściwie wszyscy dziennikarze o tym wiedzą i nie chcą się tym zająć. Dlaczego? To wyjaśnię w innych filmach. Za chwilę usłyszycie 2 fragmenty zeznań. Link do filmu, w którym jest całość tych zeznań, dorzucony do opisu. Jest to tak zrobione, że jest dokładnie napisane to, co jest czytane, a później fragment nagrania, który całkowicie zbija to, co zostało powiedziane w zeznaniach. Będzie to o tym, że twierdzę, że jest z patologicznej rodziny i alkoholicznej oraz twierdzi, że wymuszam na niej współżycie. To jest typowe, wszystkie te rzekome ofiary o tym mówią. Zobaczycie, jaki jest strzał na to, jaka jest nasza rozmowa, to nie uwierzycie. Naprawdę polecam wam obejrzenie całego filmu, to jest całe zeznanie z tego dnia, gdzie na każdy fragment jest dosłownie bomba, która wali te zeznania w czambuł. Dzięki temu będzie łatwiej wam rozeznać się w tym, co opowiada Amber Heard, bo to są bzdury. Zapraszam. Chcę złożyć zawiadomienie o znęcaniu psychicznym i fizycznym przez mojego męża Tomasza Kaczmarka, począwszy od początku 2001 roku. Małżeństwo z Tomaszem Kaczmarkiem zawarłam 12 lutego 1994 roku. Początkowo w małżeństwie układało się dobrze. Z naszego związku małżeńskiego pochodzi 2 synów. Kiedy byłam w ciąży z 2. synem, mąż zaczął znęcać się nade mną. To znęcanie polegało na tym, że mąż poniżał mnie słownie oraz moją rodzinę. On poniżał moją rodzinę, kierując zarzuty wobec mnie. On mówił, że moja rodzina i ja jesteśmy patologiczni. To nie jest prawda. Ja pochodzę z wykształconej rodziny. Będzie problem. Ty jesteś terapeutą, ty się nie pomogę, nie jestem fachowcą. Ja jej wszystko wyrypałam im z oczu, ja jej wszystko wyrzuciłam, wszystko jej powiedziałam. A ona taki trudny wyraz twarzy, jakby którego szmotu spadła. Ja się nawet bym nie zdziwił, bo... Tomek, ale ja poszłam w to miejsce i ja nie miałam nic do ukrycia. Ja mówiłam o wszystkim po kolei. Nic. Przecież ona wiedziała wszystko. Nic. Ona powiedziała, że nie widzi żadnych nieprawidłowości, ona widzi patologię u ciebie, że ty jesteś patologicznej rodziny i że ja mam takie przeklapane. Ale ja nie mam żadnego przeklapanego, ja też jestem patologiczny i że coś tam mi napisałeś, też to... Nie było żadnych spraw karnych, chorób psychicznych, żadnych problemów z alkoholem.
to było, nie wiem od kiedy, to tak jak ci tłumaczyłam, zapomniałam o nim. Aśka, ja Sławkowi rok temu pokazywałem niedopitą butelkę, którą znalazłem przez przypadek w twoich rzeczach w szafie. Robiłem porządek w szafie. Także to nie jest przypadek, że od kiedy, bo rok temu mu pokazywałem i mówiłem, że mnie oszukujesz. Butelki, co, butelki przecież, mówię ci. Aśka, pustych butelek. To tym bardziej lepiej, że nie dopite, bo ja nie piłam całej gorzoły nigdy, rozumiesz? Aśka. Nie wmawiaj, to tak, proszę bardzo, ja nie będę, nie wyjdę do samochodu, dopóki nie dmuchę i to kupię jeszcze porządny alkomat, normalny, to do grama będzie mierzył. Aśka, jeżeli to mówi twój przyjaciel. Pokażę matce, pokażę wszystkie. Słuchaj, te butelki były znamienne i tak już było 12 lat temu. Mówiłaś o tym, sama się przyznałaś, że prowadziłaś wtedy po pijaku i teraz zobaczyłem znowu, ja nie mam powodów, żeby się denerwować i podejrzewać. To było wtedy. To było wtedy, że, a dzisiaj nie. Jeżeli znajdujesz twoje... Nie, to mam od urodzenia, bo to jest genetycznie uwarunkowane widocznie, u ciebie i u mnie. Nie, ja... Nie mam tego genetycznie uwarunkowanego. Po pijaku nigdy nie prowadziłam. Oprócz tego, co to w tym momencie Sławek sobie spowodował spory kwas, bo jeżeli on mi to mówi i teraz się okazuje, że jest to nieprawda, no to jest to pomówienie. I to ktoś mnie wtedy dupnął, że przez osiedle przeprowadziłam samochód. Tak, to jechałam faktycznie. Asia, jesteś do wszystkiego zdolna. To jest racja, że muszę zostawić samochód pod ich domem. Ja nie chcę, żeby... A zostaw Sławka w spokoju. Nie, bo Sławek mi to powiedział. Ja tego nie wymyśliłem. Ja o tym nie mówiłem. Sławek mi to powiedział i ja go nie zostawię w spokoju, bo jeżeli on mówi, tak powiedział i teraz się z tego wycofuje, ja z tobą na ten temat rozmawiałem, no to przepraszam bardzo, to co to jest? Ja zaraz... Ciekawe, na jakiej podstawie mógł to powiedzieć. Jedynie tego, że właśnie przeprowadzałam samochód z ulicy na ulicę. Powiedział wyraźnie, że to była rozmowa sprzed tygodnia albo... No, była mnie sprawdzać. Asia, ja ci powiem tylko jedną rzecz. Nie jeżdżę po pijaku. Ja nie jestem pod kontroli. Mam, to... Asia, jeżeli coś się stanie, nie daj Boże, w samochodzie będą dzieci, a ty będziesz miała jakieś promile, to ja sobie po prostu nie wyobrażam tego. Po prostu ta sytuacja jest dla mnie niewyobrażalna. On w tym czasie wyzywał mnie od kurwy. Mąż zarzucał mi, że nie chce współżyć. Prawdą jest, że ja nie chciałam z nim współżyć z uwagi na to, jak mnie traktował. Jakbyś była moim zdaniem, moją przyjaciółką, osobą, która mnie lubi, to byś powiedziała Tomek. Lubię babki, coś tam jest ze mną nie tak. Jak będziesz chciał, to weź, kurde, zaprzyjaźnij się z jakąś laską. Ja też się zaprzyjaźnię i będzie fajnie, pogadamy. Jak ktoś będzie chciał wyjechać z nią, nie ma problemu. Ale ty jakoś tak nie przedstawiłaś takich wariantów. Ja ci powiedziałem, że będę cię krył jako lesbijkę i nawet chatę zwolnię, bym wziął dzieciaki i wyjechał. Takie to jest jednostronne. Nie jestem z tego zadowolony. Nie podoba mi się twoja postawa. Wiesz, ja też nie mam kiedy, jakbym mógł i bym chciał, bo ja się nie po to żeniłem, żeby latać po krzakach, czy po hotelach, czy nie wiadomo co, tylko mi się podobała, że jesteś fajną, atrakcyjną kobietą, no ale... Tomek, ale jesteś kłamczą. Tak, kłamczów. W sensie, że co? No wytłumacz mi, dlaczego jestem kłamcą? Nie miałam podrać tego. Nie ma... Niepotrzebnie mówisz o pewnych sprawach. No nie bądź... No pewne rzeczy miały pozostać gdzieś, nie chodzi o... Ale o nie okłamuj mnie, nie mów takich rzeczy. Ale w sensie, że co? Że jesteś atrakcyjną kobietą? Myślisz, że ja bym z paszczurem siedział tutaj, który na kanapie dyskutował? Dlaczego się z tobą ożeniłem? Mi się podobałaś gdzieś. Dalej mi się podobasz, no ale co z tego, jak jesteś dla mnie nieprzyswajalna? Bo masz taki charakter podejścia do mnie. No, mam taki charakter podejścia do ciebie. Tak jak cudze, żeby mnie zwołować. Ale moment. Ale albo jesteś lesbijką, albo ja mam zły charakter. Mam pytanie. Bo mnie pociągało i tak. No ja tego nigdy nie czułem, że cię pociągałem, bo...
A takie są skutki starcia z borderline'em wspieranym przez psychopatów w togach z polskiego wymiaru sprawiedliwości. W 2010 roku 42-letni trener karate, 108 kg wagi. Po prawej stronie w 2017 roku 80 parę kilo, a gdzie? To się dowiecie z innych filmów. Kiedy wystawiłem to zdjęcie na Facebooku, spotkałem się z falą hejtu, wręcz nienawiści, że robię coś takiego, bo nikt nie chciał wierzyć, że to jest ta sama osoba. Zaręczam, że na obydwu zdjęciach to jestem ja.